Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszej wycieczki na sylwestrowe strzelanie organizowane w starej cegielni, opuszczonej oczywiście cegielni pod Mławą. A rozgrywka, jaką aktualnie tutaj rozgrywamy, jest to atak na punkt i w tym punkcie musimy wysadzić, a raczej wykorzystać fajerwerki, które się tam znajdują i w momencie, kiedy to zrobimy, nasza drużyna teoretycznie wygrywa. Nie wiem, jakie były warunki dla wygrania drugiej strony, ale chyba nie o to chodziło. Chodziło o to po prostu, żeby wystrzelić fajerwerki. Teren jest naprawdę nieduży, więc ja biegam praktycznie tylko ze swoim DSG, a Psycho, jako że po prostu troszkę żeśmy się nie przygotowali do tego terenu, bo opis był troszkę niejednoznaczny dla nas przynajmniej, wziął ze sobą swoją DMR-kę i tak naprawdę stoi po prostu gdzieś dalej w terenie i stara się mnie osłaniać, no bo ogólnie możemy używać takiego sprzętu, tylko no, bądźmy szczerzy, lepiej nie podchodzić z tym do budynków. Dodatkowo oczywiście przyjechał z nami jeszcze Sławek, który ma ze sobą swoje P90, które niedawno widzieliście na recenzji. Głównie próbuję dostać się do punktu prawą stroną, gdyż w moim odczuciu jest to jedyna strona, gdzie można to zrobić w miarę sprawnie i nie przebijając się pomieszczeniu po pomieszczeniu. No i bądźmy szczerzy, tu są krzaki, więc dla mnie bardziej naturalne środowisko. W teorii naszym udało się dostać do ładunku, ale z tego co zrozumiałem, to chyba zginął w momencie odpalania czy coś takiego, więc w efekcie misja niezaliczona, musimy to powtórzyć. Tak, no żebyś też wyszedł. No dawaj, dawaj. Ale to ja nie wyjdę, dwójkami wychodziłem, wychodźcie. No dobra. Mam pana? Przesuń do przodu, bo chyba wyłączyłem. Na dachu jeden, na dachu po lewej. Ale na tamtym, na narożnym. Na tym jest jeden. Na samym dachu, na górze, widzisz, góra lewo. Pilnujcie ich tam, żeby się jakiś nie wychylił. Naprawdę? Sajko, ja muszę mieć szerszą prawą. Podchodzę do szarego budynku. Nie jestem w stanie ich stąd wydłubać, wiesz? Z zaceglanego strzela. Mali do ciebie? Od szarego na dole. Nie dolatują chyba jego. Jednego tam wyjąłem, podchodzę. Ja tutaj przeciskam się prawą stroną, natomiast Sławkowi udało się dostać do budynku, gdzie są fajerwerki, raczej przed niego. Szary budynek po twojej, Sławek, prawej, nie wiem czy jest bezpieczny. Problem w tym, że nie za bardzo ma jak wejść do środka. Szary budynek przed legią. Prawe okna bliżej nas, nasza ściana. Sławek, ten szary po twojej prawej, jest wróg, jest wróg. Dostał? No to zrespiony i wracamy z powrotem na prawą stronę.
długo nie powalczyłem. Panowie, cały czas mały szary budynek na prawo od Legii. Cały czas tam są w środku 2-3 kontakty, nie jestem w stanie tego oczyścić. Znowu chciałem wyjść z respa i znowu iść w prawą stronę, ale okazało się, że jeden z przeciwników jest w budynku zaraz przy naszym respie, no i niestety muszę wracać. Panowie, uważajcie, w budynku ceglanym przy naszym respie po prawej, snajperzy po prawej. Tam jest wróg, tam jest wróg! No to wychodzimy i trzeba oczyścić ten budynek zaraz przy respie, no bo wiadomo, to jest tylko rozwijający się problem. No nie gadaj. Na nagraniu widać, że cały czas przeciwnik wystawia czapeczkę i ja w tą czapeczkę strzelam. Teraz niestety zaczyna mi brakować skopkama, którego miałem wcześniej na replice, bo mógłby się tutaj przydać. Kurde, twardy zawodnik. Kurwa, naprawdę? Nic nie dostał? Cofnął się. Zaraz przejdę na auto, panowie. Skoro przeciwnik pod samym naszym budynkiem wyjęty, to możemy iść za ciosem. Ja odbijam znowu w prawą stronę, ale tym razem zrobimy to troszkę inaczej, bo pójdę znacznie szerzej. Całkowicie cały czas mały szary budynek po prawej, to jest problem. Tyle dobrze, że na otwartym terenie można używać automatu. Inna sprawa, że na otwartym terenie znajdują się też repliki 450 fpsów i w górę. Cały czas szczyt czerwonego, prawa strona i mały, biały, jasny budynek. Cały czas to jest problem, nie jestem w stanie tam podejść. Jestem na wysokości szary budynek, prawa strona, jakieś 40 metrów od budynku, na wysokości jego, ale nie mogę podejść, dużo otwartego terenu i kontakty aż pod czerwonym. Dobra, cofnę się stąd lekko, pójdę jeszcze szerzej i postaram się wejść na czerwony, na szczyt. Przemieszczę się jeszcze szerzej i spróbuję zaskoczyć przeciwnika. I nawet się to udaje. Ulat pomiędzy wysokością czerwonego i białego małego. Podchodzę na szczyt czerwonego. Jeden ukrywa mi się pomiędzy Legią a szarym. Możemy spokojnie powiedzieć, że czynimy postępy. Ja przesuwam się cały czas do przodu. Jestem już praktycznie przy budynku przylegającym do respa przeciwnika.
Niestety tutaj pojawia się problem, gdyż ja jestem autentycznie na wykończeniu amunicji, bo takie strzelanie i na szybkim palcu i automatem w DSG kończy się, no, szybkim przeładowaniem i, jak łatwo się domyślić, ostatecznie brakiem amunicji. Gdzie widziałem? Muszę zejść stąd. Aktualnie naszym największym problemem, aby dostać się i zdetonować fajerwerki, jest gracz na szczycie budynku przede mną. Niestety ja za bardzo nie mam go jak zdjąć. Z odległości też, no bądźmy szczerzy, DSG nie doniesie za bardzo. Więc skróciłem i próbuję go jakoś wydłubać. Problem w tym, że oczywiście krzaki. Dostał, dostał. Dostał. Wiem! Jesteś w stanie kleić mi plecy? Dobra. Nie jestem w stanie zdjąć tego na najwyższym, niestety. U Lotowi też kończy się amunicja. Gościu z góry zdjęty, gościu z góry zdjęty! Okej, czyli ten problem mamy rozwiązany, więc teraz trzeba by się zająć wysadzenie ładunku. Ulot bez amunicji. No i to się w końcu musiało tak skończyć. Kompletne zero kulek w magazynkach, więc DSG zostawiam tutaj, a niech leży, przecież nikt go chyba nie ukradnie. A sam wyciągam klamkę i próbuję dostać się do miejsca, gdzie są fajerwerki, bo to chyba jedyne, co jestem jeszcze w stanie zdziałać. Problem tylko w tym, że nie mam zapalniczki. Ja nie mam zapalniczki! Czyli tędy da się w miarę bezpiecznie wejść do środka, problem w tym, że no w szpeju się nie przecisnę przez tą dziurę. Kamizelka zrzucona i wczołgujemy się do środka. Problem w tym, że po krótkiej inspekcji okazuje się, że fajerwerki są już odpalone i tych na pewno nie uda mi się ruszyć, więc czekam na dostawę świeżych, no i Sławka z zapalniczką. Dawaj. No. No tak, bo jakby jeszcze ląd chciał się zapalić, to już byłoby zbyt łatwo. Udało się odpalić, fajerwerki wystrzelone, więc kończymy ten scenariusz. Wreszcie się udało. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie. No i oczywiście szczęśliwego nowego roku.